Dzień dobry, zapraszam na trzecią część z Razor Rock Super Slant. Dziś głowica L3. Taka konkretna. Żyletka w środku to Astra zielona. Mydełko ostatnie z serii, czyli Van der Lovet Dutch Blue. Czyli holenderski niebieski. Zapach to jest coś w rodzaju wanilii, tytoniu, miodu. Taki słodki, przyjemny zapach. Ja go mam już tu zalanego w puszeczce. Moczy się. Podobnie jak dzisiejszy pędzelek, który będę używał. Czyli Semok Pharos C3 koń. Brązowawy taki. Troszkę się skundlił, trzeba go będzie dzisiaj wyczesać. Po goleniu użyję balsamu Dutch Blue. Balsam tak samo pachnie jak mydło, bardzo przyjemnie, słodko. Jest go bardzo dużo, 240 ml. Dobra, ściągam brylę, biorę się za golenie. Golenia się wręcz trochę boję, bo maszynka wygląda złowrogo. Tak bywa. To, co tutaj mam zalane, użyję jako bloomwaterek. Mydło się ładnie rozwarstwiło tutaj. Pływa sobie taki buł. Zobaczymy, co da. Czy w ogóle coś da. Jej, jakie to śliskie. Na to można się golić. Nie miałem kiedy się ogolić, zaraz jest 3-dniowy. Nie było czasu. Musiałem się po robocie wczoraj wyspać, dlatego się nie ogoliłem. Bo wczoraj miałem kręcić film. Położyłem się na dwugodzinną drzemkę. Stwierdziłem, godzina będzie za mało. Wstałem po 5. Piana gęsta, jakbym gipsu nałożył. Fajnie, słodziutko pachnie. Bardzo lubię go. Najfajniejszy z nich wszystkich. Nie no, to jest kurczę tynk, a nie piana. Jeszcze wody dodam. Ale gęsta.
To mydło jest porządne, bardzo porządne. Wystarczy. Od razu grzeję maszynkę, moczę. I zaczynamy horror. Na razie odczucie, mam wrażenie, że jest łagodniej niż level 2++. Ale przy drugim, trzecim przejściu podejrzewam, że nie będzie tak pięknie. Bo jednak żyletkę czuć. Tu na szyi ją bardzo czuć. Wypłukiwanie, jak zwykle w razoroku, jest perfekcyjne. Nie ma lipy. Poszło pierwsze przejście. Nie mogę tego filmu spłukać. Super mydełko. Po prostu to jest warstwa. To nie piana, to warstwa. Super. No, jestem zdziwiony. O, nawet lepiej goli. Tu trochę zostało, tu też. No, skuteczniejsza jest od L2. I mam wrażenie, że nawet kapkę łagodniejsza.
Niezły numer. Czekajcie. Frania, chciałeś na wolność. O. No ja chciałem wam pokazać pionę. Taki miziajek. Jak maszynka nie stresuje, to aparat stresuje. Teraz czuć tą agresję. Jest takie wrażenie przegolenia. Mam to takie coś w R41. Podczas golenia, jak agresja nie jest odczuwalna, ale po goleniu już tak. No, elegancja. No rewelacja. Trzy przejścia, popraweczki, jest gites. W końcu mnie slam to golił. Balsamik pachnie jak mydełko. Może kapeczkę mniej słodko, a bardziej ma zapach miodu.
jakieś troszkę owoce suszone i ta wanilia z tytoniem już jest troszkę mniejsza, a więcej właśnie miodu. Wziąłem jedną pompkę, czy dwie? Jedną chyba. No i jest za dużo. Nie szkodzi. Tu jakiś mały dziadek. Tutaj to ja się często zacinam, bo mam jakieś mikrokrostki. Mortka się jeszcze lepi, ale za parę minut przestanie. Dzięki za oglądanie. Dzięki za suby. Ja idę sobie zapalić. Jeszcze dla Was wyjątkowo nakręcę filmik z golenia głowy. Co Wy na to? Trzymajcie się. Cześć Wam. Dzięki.